No dobrze, dzień dobry kochani. Dawnośmy się nie widzieli, ale mam bardzo pracowity czas turystyczny. Parę będzie tylko migaweczek. Zepsuła mi się kamera. Nagrywam telefonem. Pokażę wam dzisiaj z wycieczki na Col de la Rombarde i Col de la Bonette. Po raz pierwszy robię te dwa kole w połączeniu. Zaczynam od Lombarde i potem Col de la Bonette, czyli robimy sobie pętelkę. 160, 4200 metrów przewyższenia. Chyba nie robiłem takiego przewyższenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pogoda będzie wspaniała. 22 stopnie nawet na 2900 metrów na Col de la Madone. Nie, Col de la Bonette. Boże, już się mylą te kole. Dawno nie byłem w górach. Ostatnia szansa, bo w przyszłym tygodniu ma być już 11 stopni i deszcze. Także dzisiaj będzie piękny dzień. Mam nadzieję, że na sucho. Wszyscy gotowi, a ja teraz zajadam najpiękniejszą, najwspanialszą rzecz, jaka może być tutaj do nabycia w boulangerii w Le Plan du Var, czyli pain au chocolate de monde au pistache, czyli pieczony taki ciastko takie pistacjowo, czekoladowo, migdałowe. Jest coś wspaniałego. Także szykuje się piękny dzień. Zobaczcie, jak jest pięknie. 7:55, niedziela. Ruszamy w super trasę. No ha, jeszcze chyba nie dodałem, że to jest godzina 10 samochodem od Antibes, 70 km. Z tej miejscowości Izola na wysokości 900 metrów. Jedziemy teraz na 2400, a później w dół, a później na Col de la Bonette na 2900. 2820, 2830, coś takiego. Szczyt szczytów, druga najwyżej położona droga w Europie. Takie jest właśnie, moi drodzy, lazurowe. No, powiem wam, że przejechałem. Teraz wam powiem, że przejechałem. 10 km, 730 metrów przewyższenia. Dojeżdżam jeszcze 2 km niecałe, znaczy troszkę ponad do ośrodka narciarskiego Izola, a potem bodajże jeszcze 8 do granicy francusko-włoskiej. Ale będzie wycisk chążu. Ten taki obładowany podróżnik. O, a tu macie, patrzcie, moi drodzy, dojechałem w końcu do pierwszego punktu zwrotnego. To jest Izola 2000, to jest ten ośrodek narciarski, który kiedyś pokazywałem w takim nudnym filmie z grudnia. Nikt go nie oglądał, bo był nudny. Zgadzam się z tym, także nikogo tutaj nie winię za to. Czegoś się trzeba było nauczyć na tym filmie. Nieważne, patrzcie, jak to jest przepięknie kolorowo. Tu właśnie, mniej więcej od października do końca kwietnia, można opuścić pszenicę i dojechawszy tutaj w godzinę 10 samochodem, poszusować sobie na nartach, czyli zacząć dzień na plaży, tudzież na rowerze i poszusować sobie na nartach. Izola 2000 na 2000 metrów, jak to nazwa wskazuje. Ja przejechałem do tej pory 500 metrów, 15 km i 1200 metrów przewyższenia już mam. Do Col de la Rombarde, czyli do granicy włosko-francuskiej. Zostało mi 7, jadę właśnie tam. 2 km do granicy francusko-włoskiej. Ruch zelżał. Widoczki coraz lepsze. Ciśniemy. Ale mi brakowało tych Alp. No trochę w tym roku zaniedbałem. Nie było za bardzo czasu. Jak był czas, to nie było sił. To dobrze, bo pracy nie brakowało. Ale świetna decyzja, że pojechałem dzisiaj. Oj, świetno. Ale dzisiaj będą widoki. Niesamowite. No, już 2100 metrów. Drzew już nie ma. Świstaki słychać. Dzicz. Bunkry się pierwsze pojawiają na Izoli. Tfu, na Lombarde. Na granicy oczywiście, gdzie były zawsze działania. Intensywne, sporne. No i proszę, szybko wszedł pierwszy kol. Col de la Lombarde. Nie widać napisu, bo jest cały obklejony. Już mogliby już teraz nie obklejać. Mam nadzieję, że już nie dokładają form w czasach, kiedy można sobie cyfrową pamiątkę przywieźć. To już te naklejki raczej szpecą, natomiast to już jest Italia. Po tej stronie teraz miałem 20 parę kilometrów zjazdu. Może jeszcze gdzieś sobie po drodze stanę. Będzie parę jeziorek. Na Col de la Bonette jest podobnie. Mam nadzieję, że zdążę przed największym zachmurzeniem, bo tam po południu się zawsze chmurzy. Jest snak, jest rower, są ludzie. Jedziemy. No i proszę, moje ulubione alpejskie towarzyszki, tym razem w wydaniu białym. Ale dzwony mają niesamowicie dużo. Dzwonią aż miło.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej takich obrazków. Kocham to. Patrzcie, jaki piękny widok. Tam serpentynki, którymi za chwilę będę ciął. Tu jakaś instalacja. Ludzie z kamyczków na leżących już kamieniach zaczęli dokładać już na mniejsze kamyczki i powstała taka instalacja. Ale patrzcie, jaka to jest potęga tych gór. Pamiętajcie, że to jest dalej Côte d'Azur. Blisko, 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 blisko morza. Normalnie można sobie samochodem podjechać, a można i też z brzegu, jak ktoś się uprze, rowerem. Kurczę, no. Magnifik po prostu. Jakiś rajd rowerowy chyba dzisiaj jest, bo sporo dziadków ciśnie pod górę. W ogóle młodych nie ma. W ogóle średnia wieku kolarza jest 55 lat. Super to jest. O, no i zjechane z Côte de la Lombarde. Patrzcie, włoska strona. Teraz mi się włączył ten drugi podjazd. 29 km i 1000 metrów do pokonania. A trzecim podjazdem będzie Côte de la Bonette. I w ten sposób powinienem zebrać 4000 metrów przewyższenia na tej jakże pięknej trasie, ale pogoda wspaniała. Pierwsza włoszczyzna się nam trafiła, znaczy druga właściwie. Pierwszej nie stawałem, ale już mi się woda powoli kończy. Dlatego znalazłem oczywiście fontanienkę, jakiej tutaj nie brakuje. Nazwy tej wioski wam niestety nie powiem, ale płynie przez nią przepiękna rzeka, piechurzy, sklepy. Włoski spokój. Dłuższy postój sobie zrobię przed Côte de la Bonette. Tam będzie jakieś iwerko zapewne. I ciśniemy. No ładny teraz też klimat alpejski się udziela. Tak jest mniej więcej na Côte de la Bonette. Widać już pierwsze chmurki, jest 12.10. No tak to w tych górach jest, że druga część dnia często jest pochmurna. Widziałem jakiś mikrodeszcz o 17 w zapowiedziach. W ogóle sprzymierzeńcem moim jest dzisiaj wiatr. Mam go w plecy na tym takim długim podjazdowym odcinku. No jedzie się całkiem spoko. Jakieś pierwsze kryzysy za mną, ale urodziwie w tych Włoszech. No patrzcie, kochani, mam połowę dystansu. Mam ponad połowę przewyższenia, bo 2500. Czyli wracamy do Francji. Teraz były fajne serpentynki, ale to się chyba nie nazywa jako żaden kol. Aha, bo to Francja 1 km. O. Czyli to jeziorko jest jeszcze włoskie. Patrzcie, jakie ładne jeziorko. Mam 2500 przewyższenia, czyli mam dwa zjazdy. Teraz będzie zjazd, wydaje mi się, długi do początku podjazdu Côte de la Bonette, który jest 25 km stąd. I ma 22 km i za nim są jeszcze jakieś takie trzy malutkie. Znaczy ja je znam, bo już jeździłem na Côte de la Bonette, ale tu jestem pierwszy raz. No prawdziwa, jesteśmy na wysokości 2000, równo 2000 metrów. Wspaniała droga. Już nikt się nie kąpie w tym jeziorku. Pewnie woda trochę zimna. Super, to był pomysł, trochę późno, ale właśnie trzeba się cieszyć, że się odbył. Przyszły weekend mają być tu już opady śniegu na Côte de la Bonette. Bo szczytowa temperaturka będzie 11 stopni. Taka przez chwilę w ciągu dnia. Ładne Włochy. Takie jak to Włochy. Opuszczone te wioski. Mało ludzi. Domy puste. Kościoły, dzwony biją. Gęstość zaludnienia niemalże ujemna. Ładnie. Col de la Maddalena, a no właśnie, to jest z górze Magdaleny restauracyjka. Bar, restauracja, wielki parking, początek szlaków pieszych. Ten Citroen ma ładny kolor, muszę go zapamiętać, muszę mu zrobić zdjęcie. Będę malował ciało, będę malował swój ten rower. Teraz rower, jakiś kochał kiedyś, to żebym wiedział, jak go pomalować. 1996 metrów. Dobrze, no przed nami Francja. Zjeżdżamy na piwko. No tu jeszcze jakbyście się pytali, co ja... Znaczy ja już pokazywałem, co ja jadam. Ci, co mnie byli, to już wiedzą, że jadam
bakalie. To akurat zawsze kupuję od pana Orzecha, panorzech.com. Na Allegro też jest. Najem się teraz, żeby się przed tym górnym podjazdem zdążyło ułożyć, ale bakalie, suszone owoce, chipsy bananowe, jagody goją, no tam jest wszystko. Pestki, dyni, żurawina, mieszanka studencka cała. W związku z tym wszystkie orzechy, migdały, laskowe. Wspaniała rzecz. Niepodatna na temperaturę, smaczna, wolno uwalniająca się energia i tania. Dużo tańsza od batonu. I dużo lepsza. Polecam wam tutaj z tego miejsca, z granicy włosko-francuskiej, bakali od pana Orzecha. No powiem wam, że trzyma ta góra. Mam cały film z Kozy Rabonet z obu stron. To sobie obejrzyjcie. Z zeszłego roku bodajże, ale ta kombinacja, gdzie ja na 14-13 km przed końcem mam 3169 metrów przewyższenia i jeszcze dołożę ponad 1000, to będzie kurde masakra. 7-8% trzyma, 9. Ani trochę mniej. Ale to jest góra niesamowita. Nie pamiętałem jej z tej strony, kurczę, z zeszłego roku. No. Chyba to jest już koniec najtrudniejszego fragmentu. Takie serpentynki były, potem jest wypłaszczenie. Ewentualnie jeszcze nad Cim daleko nad koło Bonet też będzie taka ostra zakładka, ale to krótka. Boże, coś mi forma spadła. Kurczę, przez te kaniony. Jeździłem teraz do kanionu Verdon samochodem przez cały tydzień i osłabłem, ale polecam Kozy Rabonet. Kurczę, co jest w ogóle? Krowa gór tutaj. No, 450 metrów zostało. Up, już mi się ręka trzęsie. Taki jestem zmęczony. No, przeliczyłem się. Muszę przyznać, że mam dość. A jeszcze jest 7 km. I mam dość. I nie wiem, co z tym zrobię, ale jeziorko na razie zjadłem wszystko do końca. Najwyżej będę łapał po prostu ludzi w samochodach i pytał się wóza wekelkę szospół może. Ale doczułabi się do tego. No, choćbym miał iść pod koniec, to... Budynki powojenne, ale są chrypkę. To od za dużej ilości dni pod rząd w klimie w samochodzie teraz ostatnio. Ale kurde, kola mnie uratowała. W tych budkach okazało się, że są zagospodarowane na minibar. Ja już mam ostatnią czerwoną strefę przed sobą. No i tak wygląda prawie czułek. Prawie płaski jest. Jakieś 3-4%. Kolko mnie postawiła na nogi. Dojadę. Jeszcze tylko premiowany odcinek na warko, czy na grzbiet Cim de la Bonet. I 25 km zjazdu. 16.30. Idę. Nie ma się czego wstydzić. Jestem wykończony. Po prostu jestem wykończony. 125 km w nogach, 4200 metrów. Nie spodziewałem się aż takiego łomotu. Miałem tydzień przerwy od roweru. Podziębienie, a zresztą co tam zwalam na podziębienie. Po prostu jest mega hardkorowa ta końcówka na ten grzbiet. To jest 12-13% kilometr. Kiedyś to podjeżdżałem, ale nie mając w nogach 4000 metrów. Także pamiętajcie. Żaden wstyd się przejść. Dziadki mnie jakieś minęły. Trudno. Spotkamy się na górze. No i jestem, patrzcie. Jakie ładne dwa rowery. Cim de la Bonet, 2802 metry. Ja już sobie tam foteczkę zrobiłem przy tym kamieniu. Tam jest napisane, że ten Napoleon szedł. Słuchajcie, no spadam. Jest film o Col de la Bonet na moim kanale, także musicie sobie go obejrzeć. Tam chyba jest trochę więcej pokazane. Ja zjeżdżam czym prędzej, żeby mnie jakiś duży deszczyk nie podlał. Może nie podleje, tylko mały. Muszę zdobyć tylko jakąś wodę jeszcze i będzie wspaniale. Patrzcie, jak ładnie sobie owieczki zbiegają. O, jakiś zlot golfa kiedyś. Owiec z grani. Pewnie już do domku będą zmierzać. A
od przyszłego tygodnia tutaj może zawitać śnieg. Tu już będą się coraz bliżej wypasały. Dobra, powiem wam, że 164 200. Nie chcę tego powtarzać w najbliższym czasie. Było mega hardkorowo ciężko. Było zwątpienie, poddanie się. Wstyd i hańba. A i tak było super. Cieszę się, że odwiedziłem, zdążyłem odwiedzić Col de la Bonnette jeszcze w tym roku. Bo później trzeba się będzie ubierać, a ja nie lubię się ubierać ciepło. Słońce świeci, deszczyk pada. Mam nadzieję, że coś z tego filmu kręconego tak trochę na szybko wyjdzie. Padajcie na rozrowę i już. Żegnam was. Byłem ja, Krzysiek Krzysztof Jędrzejczyk. A byłem tu. Ciao.